zapraszam serdecznie na rozpakowanie produktu firmy MediaTech. Jest to myszka komputerowa o modelu MT1113, bardziej znana jako Raptom Pro. Zapraszam Was serdecznie na film. Co do opakowania, takie standardowe, jeśli chodzi o myszki w kolorach typowych dla tej marki. Mamy myszkę, tutaj mamy odbiornik USB, który wpinamy do naszego komputera. 2,4 GHz na takiej częstotliwości pracuje ta myszka. Tutaj mamy takie ikonki podglądowe, jeśli chodzi o właściwości tej myszki. Mamy tutaj rozdzielczość z DPI zmienną, jest to 800, 1200 i 1600, czyli na takie zastosowania laptopowe czy też biurowe to jest w zupełności wystarczająca wartość. Z tyłu mamy troszeczkę tekstu, właściwości. Tutaj już nie będę Wam czytał, to możecie sobie zerknąć na obraz, zatrzymać i sobie przeczytać. Tutaj mamy dosyć takie szczegółowe informacje dotyczące tej myszki. Bierzemy się za unboxing. Tutaj sobie należy to odciąć w Waszym przypadku, jeśli będziecie mieli do czynienia z taką myszką. Spróbuję się dostać do tego odbiornika na początku. Ok, mamy taki niewielki odbiornik standardowo, jak to w myszkach bezprzewodowych. I samego gryzienia, nic poza tym tutaj już nie mam w środku. Mamy odbiornik pod USB wpinany, który możemy schować również tutaj. Czysty standard, żeby nam tutaj nie zginęło. O, teraz widzicie, chowamy tutaj nasz moduł. Tu mamy miejsce na baterię. Jest to mały paluszek razy dwa, czyli dwa małe paluszki 1,5-woltowe zasilają tą myszę. Mamy sensor oczywiście, mamy włącznik on-off, mamy ślizgacze 4. Z tej strony mamy taką fajną powłokę. Myślę, że się będzie przyjemnie pracować na tej myszce. Mamy tutaj przycisk zmiany DPI. A nie, przepraszam, przycisk zmiany DPI mamy tutaj. Tutaj mamy pewnie dodatkowe dwa programowalne klawisze. Od góry jest to kolor czarno-czerwony. Akurat taką wersję kolorystyczną dostałem. MediaTech logo, przycisk zmiany rozdzielczości DPI oraz scroll. Czysty standard, oczywiście lewy i prawy przycisk myszki. Tak się prezentuje ten typowo laptopowo-biurowy gryzoń. Taki rzut okiem jeszcze na produkt. I ja Wam dziękuję serdecznie za to rozpakowanie. Zapraszam do kolejnych filmów. Thank you.